W miniony piątek we Władysławowie odbyło się spotkanie robocze, na którym armatorzy kutrów wędkarskich debatowali nad sposobem przeprowadzenia planowanej na poniedziałek akcji protestacyjnej. To już druga taka akcja protestacyjna na morzu. Jak powiedział nam Michał Niedźwiecki, armator jednostki Szmugler z Łeby, od kwietnia niewiele się zmieniło, a planowana na poniedziałek akcja to tylko przygotowanie do blokady portów strategicznych. Rząd z nami rozpoczął rozmowy, natomiast niestety nie doszło do żadnych propozycji ze strony rządu odnośnie pomocy dla naszego środowiska. I dlatego kolejny etap, w tej chwili już niestety jesteśmy bardziej zdesperowani i poczynimy wszystkie kroki do tego, żeby rząd nam pomógł. Od stycznia armatorzy kutrów wędkarskich nie będą mogli wykonywać swojej działalności. Sytuacja jest bardzo poważna, bo dotyczy nie tylko samych armatorów, ale setek, jak nie tysięcy rodzin. Teraz tak, statki trzeba będzie utrzymywać. Z czego ja mam je utrzymać? Z 500+, które tylko mi zostanie i wyłącznie? Przecież to są pieniądze na dzieci. Co ja mam teraz zrobić? Nam obiecywano Złote Góry. Złote Góry nam obiecywano, my nie mamy się o nic martwić. Myśmy po prostu teraz pojechali, przedstawiciele 18 października do ministra z notesami, z długopisami w rękach, żeby dowiedzieć się, kiedy, co, jak i ile my dostaniemy. A pojechali tylko po to, żeby dowiedzieć się, że nikt wobec nas nie przewiduje nic. Kompletnie, złotówki. Armatorzy mówią wprost, że zostali oszukani. Urzędnicy zwodzą ich, obiecując różne rozwiązania, a w konsekwencji zostają pozostawieni sami sobie. Ja mam wrażenie, no ja przynajmniej mam wrażenie, bo tak się człowieka nie zostawia. Dzisiaj o psa potrafią walczyć, który jest przywiązany do drzewa, tak? Robić aferę, a nas zostawiają z dnia na dzień ze statkami, ze wszystkimi długami. Ludzie mają pod to kredyty. Mamy raty, mamy kredyty, mamy podstatki kredyty. I tym się nikt nie przejmuje. Ja uważam, że nasz rząd po prostu dobrze nie poinformował w Brukseli nikogo, na jakiej zasadzie my to wszystko prowadzimy. Bo mi się wydaje, że Bruksela uważa, że my prowadzimy to na zasadzie naszego hobby. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo tak to wygląda. Że oni w ogóle nas nie mają żadnego pojęcia. Oni myślą, że my mamy swoją pracę, mamy wszystkie, a wędkarstwo morskie to jest hobby. To oni nie myślą, że my mamy tak samo jak rybacy. Musimy naszych pracowników wysyłać na kursy, PPOŚ, BHP i tak dalej, że musimy mieć armatorów, musimy mieć mechaników, motorzystów i tak dalej, i tak dalej. No, nam się tak wydaje, no bo ja tego inaczej nie mogę wytłumaczyć. Tylko, że po co były te obiecywanki przez ten cały czas, tak? Bo spotkań było mnóstwo. Rozmów było całe mnóstwo. Pan Giżanowski z Sykesu, pan prezes z Kołobrzegu, był wręcz pewny, że my będziemy obdarowani pieniędzmi. To już nie chodzi o to, żeby nam miliony na konto wpływały, tak? Tylko cokolwiek, tak? Niech chociaż z nami porozmawiają. A teraz wszyscy rozkładają ręce. Nikt nic nie wie. To jest właśnie to. Nie? Sytuacja armatorów jest kuriozalna, ponieważ pomimo wielu inwestycji i modernizacji swoich miejsc pracy, jakim są jednostki wędkarskie, od stycznia ustawowo zabroni się im wykonywania ich pracy. Co armatorzy mają zrobić z kutrami czy kredytami, jakie zaciągnęli na rozwój swojej działalności gospodarczej? Fizycznie to nam jeszcze nikt tego nie powiedział, jak ja mam płacić ZUS, jak ja mam płacić postojowe za kuter, czy ja mam ten kuter wziąć na plecy i wziąć na podwórko postawić, a trzeba jednak i postojowe zapłacić dla szkunera i opłaty za śmieci, za prąd, za wszystkie tego. To jest ZUS, nie mówiąc o tego, to jest kilkanaście różnych podmiotów, którym ja muszę płacić i ja nie dostaję nic, bo jeżeli klient do mnie nie przyjedzie, to nie mam nic. To płacę z tego, z czego nie mam, albo jakiś z pożyczek, bo są ludzie, którzy są jeszcze w gorszej sytuacji, bo są zapożyczeni, wzięli na jednostki, myśleli, że jakiś z tego będzie po prostu dochód i wzięli pożyczki. No to oni są w bardzo już trudnej sytuacji. To są z nożem na gardle, jak to można powiedzieć. Armatorzy nie ukrywają tego, że nie mają już nic do stracenia. Są bardzo zdesperowani i gotowi do blokady głównych portów strategicznych w Polsce. Planowany na poniedziałek protest to jedynie wstęp do planowanej dużej akcji blokady portów strategicznych. Oczekujemy, że po tej blokadzie ktoś z ministerstwa pójdzie po rozum do głowy i w końcu zaprosi armatorów rybołówstwa arkacyjnego na jakieś konstruktywne rozmowy. Jeżeli oczywiście nie zostaniemy zaproszeni lub niespełnione zostaną żadne nasze postulaty, następnym krokiem jest blokada strategicznych portów typu Port Północny, Gazoport w Świnoujściu, Port Gdyński, Gdański. W środowisku jest bardzo napięta atmosfera, więc nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Tak?